Dzisiaj w podróżach Roberta odwiedzę miasto Sagunto, 30 km od Walencji. Najważniejszym zabytkiem w tym mieście jest zamek na wysokiej górze i właśnie teraz nad nim lecę i zdam pełną relację ze zwiedzenia tego zamku. Miasto Sagunto nie jest duże, ma 65 tysięcy mieszkańców. Znajduje się tutaj przepiękny zamek i obok niego amfiteatr z pierwszego wieku naszej ery. Tutaj na lewo go widać dobrze. Niestety w czasie, gdy byliśmy w mieście, był zamknięty i nie mogliśmy wejść. Oprócz zamku znajduje się tutaj bardzo ładna, stara dzielnica żydowska z wąskimi uliczkami i z budynkami ze średniowiecza. Przyjechaliśmy tutaj do tego miasta na niecałe 2 dni. Jeden dzień zajęło nam zwiedzenie tego pięknego, dużego zamku, a pozostałą część czasu wykorzystaliśmy na przejście po miasteczku, zwiedzenie lokalnych miejsc turystycznych, no i ogólnie spacerowanie po mieście. Zaskoczyło mnie miło to miasto i polecam, aby je odwiedzić. Jedziemy w kierunku Walencji do miasteczka Sagunto, a po drodze mijamy fabryki płytek ceramicznych. Jesteśmy przy kościele świętego Krzysztofa na samej górce w Hiszpanii. Jutro idziemy na zamek. Bardzo ładny widok. To powtarzam już chyba któryś raz, ale taki szczyt. Teraz może pójdę inną drogą. Ze wzgórza, na którym jest ten kościółek świętego Krzysztofa, jest przepiękny widok na zamek w Sagunto, na który się jutro wybieram. Zbliża się już wieczór, jest po zachodzie słońca, a ja zdecydowałem, że jednak podjadę rowerem pod zamek, zobaczyć, od który jest otwarty, jaka jest droga, czy można dojść pieszo, czy trzeba wziąć taksówkę. I przejeżdżam teraz przez miasto i dojeżdżam do starej części. Kościół z XIV wieku. Wybudowany na dawnej świątyni muzułmańskiej, a tutaj taki mały ryneczek w mieście Sagunto, a tędy prowadzi droga na zamek. Jak to zwykle bywa, zamki są na najwyższych górach, więc jadę teraz pod górę rowerem, a przede mną biegnie sobie sportowiec i on dosyć szybko biegnie, przebiegł na skróty do samego zamku, potem z powrotem i jeszcze raz podbiegał. Także spotkałem go 2 razy, jak podjeżdżałem pod tą stromą ulicę i jak zjeżdżałem, to on jeszcze raz wybiegał, bo biegł na skróty. Na dole jest dzielnica żydowska, którą potem przejadę też rowerem, a teraz podjeżdżam pod najbardziej stromy odcinek, po prawej Koloseum, które niestety jest zamknięte. Zamek Sagunto na pięknym, wysokim wzgórzu położony i widok na miasto. Jutro zrobię, jak wejdę do zamku, panoramę na stronę morza.
Tutaj podjazd 16, czasami 17%, ale krótki podjazd, także da się wjechać rowerem. Do zamku i tak nie można rowerem wejść, więc jutro przyjdę tutaj na piechotę. A dzisiaj mogę spokojnie podziwiać, bo jest godzina 20. Już jest słońce za horyzontem, po 20 jest właściwie. I spokojnie można, nie męcząc się słońcem, wjechać tutaj. Zjeżdżając z zamku, postanowiłem zobaczyć część średniowieczną miasta, czyli tą część żydowską, niedaleko zamku. Nie pojechałem prostą drogą, a zagłębiłem się w te wąskie uliczki. Tutaj widać, jak pagórkowaty jest teren i jak wąskie są te uliczki. Ciekawe jest to, że samochody jednak tymi uliczkami jeżdżą. I tutaj nie zauważyłem znaków, czy jest jeden kierunek, czy są dwukierunkowe ulice, no ale spotkanie tych dwóch samochodów naprawdę nie jest przyjemne, jeżeli będą naprzeciwko jechać. Wyjechałem już ze Starego Miasta, przejeżdżam przez park, plac zabaw dla dzieci i będę przejeżdżał przez nową część miasta. Most, przez który przejeżdżam, jest nad wyschniętą rzeką i kanałem burzowym. Tutaj był kiedyś parking, ale po obfitych burzach i zalaniu samochodów zlikwidowali go. Nazwa miasta napisana na tym obelisku jest w dwóch językach, po arabsku i po hiszpańsku. A ja jeszcze raz postanowiłem wrócić na to wzgórze, gdzie jest kościół świętego Krzysztofa, aby zobaczyć widok na miasto o zachodzie słońca i sprawdzić garminem, jakie jest nachylenie procentowe pod ten kościółek. Segundo, Tark. Un euro la piña, un euro la piña. ¿Cómo tallarnos, Arno? Jestem w mieście Segundo, idziemy do zamku, ale po drodze mamy targ. Każdą środę jest targ warzywny i targ takich różnych sukienek i innych rzeczy do ubrania, butów i pierdół różnego rodzaju, jak to zawsze na targach bywa. Jedno euro.
Na tym placu, na rynku głównym, zamykają właśnie tą ulicę, która jest za mną. I raz w tygodniu można tutaj kupić owoce, ciuchy, buty i różne inne rzeczy. A my będziemy teraz szli w stronę starego kościoła z XI wieku, no i zamku, który jest na samej górze. Sagunto, stolica rzymskiej, walencjańskiej cywilizacji. Idę teraz przez starożytną część miasta Sagunto. Będziemy dochodzić do amfiteatru, a tutaj budynki są z XIV wieku i wcześniejsze. Ponieważ jesteśmy z małymi dziećmi, zrobiliśmy sobie tutaj przy fontannie przystanek. Napić się troszkę, dzieci coś musiały przekąsić. A za mną jest amfiteatr, do którego zaraz wejdziemy. To oczywiście jest część nowa, rekonstruowana. W środku będą stare elementy. Zaraz zobaczymy. A to do czosnku, na dole, że trzeszczą. Po drodze na zamek bardzo ładne wyroby z ceramiki. Musimy tu przyjść, pooglądać, może coś, jakąś pamiątkę się kupi. Jakiś amfiteatr albo zamek. Zamek Sagunto, który jest za mną, do którego idziemy, sięga swych czasów historią rzymskich podbojów. Potem był z rąk do rąk, przechodził z własność muzułmanów, potem znowu chrześcijan i zmieniał swoje oblicze. Historia tego wzgórza sięga ponad 2000 lat. Tutaj już osady mieszkańców ponad 2,5 tysiąca lat temu były. Mijamy ten amfiteatr rzymski i kierujemy się w stronę zamku. Ten zamek jest naprawdę bardzo, bardzo rozległy. Szkoda, że zostały tylko mury z niego przede wszystkim. Ale widać, jaka to była potęga. Zamek Sagunto jest tam 30 km od Walencji na północ, niedaleko morza. Tu były też szlaki, które prowadziły z południowej Hiszpanii na północ Europy. Krzyżowały się i to były ważne szlaki komunikacyjne. Zamek stoi na wzgórzu. Długość zamku to jest około 800 metrów, więc jest bardzo duży. I tutaj jego historia zaczyna się od V wieku przed Chrystusem i używany był aż do połowy XX wieku, a w 1931 był uznany za zabytek. Tutaj pod murami zamku są wejścia do grobowców zasłużonych Żydów. Zamek jest otwarty od 10 do 18, ale oczywiście nie wolno tutaj z rowerami i z psami wchodzić. Gdzie my wchodzimy najpierw? Tutaj. Oj, ładnie to wygląda, ale pogoda jest typowo hiszpańska tutaj na, koło Walencji. No, zupełnie inna przyroda niż tam koło Barcelony. Bardzo sucho i bardzo gorąco. Idziemy przez wejście zgodnie z trasą turystyczną.
W zamku jest muzeum, warto tutaj odwiedzić, troszkę poczytać historię o tym zamku, popatrzeć na dawne zdjęcia i różne artefakty, które tutaj były znalezione. I potem można spokojnie zwiedzać dalej. Wejście do muzeum jest darmowe, podobnie jak wejście na zamek. Można powiedzieć, że zamek w Sagunto ma trzy takie zdecydowanie różne okresy swojej świetności. Pierwszy za czasów rzymskich, jak Rzymianie tutaj podbili 2000 lat temu te tereny. Tutaj panowali ponad 1000 lat i zbudowali tą fortecę, amfiteatr, no i inne obiekty, które były przy mieście. Druga taka zmiana to była, kiedy muzułmanie przejęli od X wieku do XIII wieku te tereny i tutaj traktowali jako fortecę. No i później chrześcijanie odbili od muzułmanów ten zamek i już od tej pory to była chrześcijańska twierdza. Gdyby ten zamek był blisko, może nie wiem blisko, bo on jest blisko Walencji, 30 km, ale gdyby on był w samej Walencji, w mieście, to przypuszczam, że tutaj by były tłumy turystów. A ponieważ on jest tak troszkę na uboczu, to tutaj naprawdę ludzi nie ma. Może widziałem kilka osób, ale ponieważ zamek jest tak obszerny, ma 800 metrów długości i te mury mają ponad 2 km, także czuję się, jakbym był całkowicie sam w tym zamku. Tutaj fajnie by było się wybrać na wycieczkę klasową, ale równocześnie pobawić się w chowanego. Tyle tu zakamarków, można by poćwiczyć jedno z drugim. Historię z lekcją WF-u i przysposobienia obronnego. Naprawdę, jakbyśmy tu byli dziećmi, to byśmy się tu przychodzili bawić w strzelanie albo w chowanego. Idealne miejsce. Jeżeli ktoś już ma dość słońca, to może sobie na chwilkę przystanąć w takich właśnie pomieszczeniach średniowiecznych. Na zewnątrz jest okropny upał, jak to w Hiszpanii. Bardzo dużo zakamarków tutaj jest. Myślę, że spokojnie można spędzić tutaj kilka godzin, żeby to wszystko dokładnie oglądnąć. Czuję się kompletnie samotny tutaj. Naprawdę człowieka można spotkać raz na 5 minut. Widzę, że dużo rzeczy jest jeszcze pozagradzanych. Nie można wejść. I jeszcze pewnie są prace archeologiczne wykonywane. I nie ma się co dziwić, teren tak ogromny. I tyle jeszcze ukrytych tutaj wejść, piwnic, skrytek. Tutaj, tuż koło zamku, w Puerto Segundo, będzie jedna z największych fabryk baterii do samochodów elektrycznych. Nie było zbrojenia dawniej, więc nadproża, jak tutaj widać, robione były z jednego kawałka kamienia.
Następne ciekawe miejsce. Wieża. Niestety nie da się do niej wejść. Bardzo mnie ciekawi, jak wyglądały tutaj kiedyś budynki wewnątrz tych murów. Bo stały się tylko mury. No i co jakiś czas wieże. A jednak w końcu widzę jakieś części zabudowań. Jak to wyglądało. Tu jakieś większe pomieszczenie. A po otworze tutaj wygląda, że to mogłaby być kuchnia. Jeżeli ktoś będzie jechał autostradą do Walencji, o właśnie tędy ona prowadzi, to polecam zatrzymać się na 2 godzinki, zwiedzić ten zamek w Sagundo. Naprawdę warto. Przepiękny widok. Dopiero jak się wyjdzie na zamek i z góry popatrzy na miasto, to dostrzeże się takie ukryte perełki architektury starożytnej albo średniowiecznej. Wejdę tutaj teraz na te mury i będę schodził do drugiej części zamku. Żeby doprowadzić takie zamki do świetności, to podobnie jak w Polsce, tak i tu w Hiszpanii, trzeba chyba dziesiątki lat i setki milionów euro albo dolarów, żeby to doprowadzić do świetności, tak jak to kiedyś było za czasów rzymskich albo muzułmańskich. Jeszcze tylko pokażę, jakie tu są duże schody. Co najmniej jak na chińskim murze. Trudno zejść. Dobrze, że zszedłem z tych schodów, bo tutaj jest piękny widok na te mury z dołu. Oryginalne napisy rzymskie i łacińskie na kamieniach nagrobnych, a nie tylko. Wejście jest gratis, nawet do tych muzeów, które się tutaj znajdują. Na razie zwiedziłem 2 muzea ekstra w tym zamku. Fajnie, bo jest to taki przerywnik po tych murach i po tym słońcu. Można się skryć, troszkę odpocząć, poczytać o historii. Zobaczyć oryginalne kamienie, zobaczyć jak to kiedyś zamek żył, kto tu mieszkał i poznać różnego rodzaju ciekawe historie. Wchodzę do drugiej części zamku, ale widzę, że cały czas są prace budowlane, rekonstrukcje prowadzone. Bardzo dobrze, bo dzięki temu można będzie zobaczyć coraz więcej i dowiedzieć się coraz więcej. A tu już typowo chyba rzymskie budowle przede mną. Zaraz je pokażę. O. Trudno pomylić rzymskie budowle z innym rodzajem. No może jeszcze greckie są podobne. Jestem teraz w dolnej części zamku. Właściwie to nie wiem, czy to jest dolna, czy górna, bo one są bronione pewnie tak samo. Natomiast to jest troszkę niżej. A, czyli tutaj było Forum Romanum, czyli miejsce główne zamku.
A to już bardziej mi przypomina muzułmańskie mury, znaczy te dziurki w kształcie koniczynki. Tu mi się podoba, ponieważ są jakieś zarysy mieszkań albo części magazynowych. Coś sobie można wyobrażać, jak tutaj ludzie żyli i co robili, gdzie mieszkali. No bo oglądać same mury to jest fajnie, widoki są przepiękne, ale jeszcze fajniej by było wyobrazić sobie, gdzie tutaj były domy, gdzie były koszary dla wojska, gdzie stacjonowali żołnierze, a gdzie lordowie. Bo po upadku muzułmańskiej tutaj najazdu w XIII wieku feudołowie, czyli władcy władcy ziemscy, mieszkali tutaj, składowali swoje zbiory i rządzili tutaj tym terenem. O, tutaj znowu fajnie widoczne pomieszczenia. No będę już wracał. Podsumowanie zwiedzania zamku w Sagunto. Bardzo warto tutaj przyjechać. Naprawdę. Tyle razy byliśmy w Hiszpanii. Do Walencji jeździliśmy na targi płytek ceramicznych przez wiele, wiele lat. I nie widzieliśmy tego zamku z autostrady. No z autostrady nigdy nie wiadomo, czy to jest fajny zamek, czy nie. Ale jeżeli ktoś będzie koło Walencji, to naprawdę oprócz tych zabytków we Walencji, 30 minut drogi z centrum miasta i mamy przepiękny zamek. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, a jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.